Jak babcia z Meksyku zdobyła ponad 2,5 miliona subskrybentów w ciągu 8 miesięcy, publikując tylko 60 filmów z przepisami kulinarnymi? Dlaczego niektóre filmy zdobywają więcej wyświetleń, podczas gdy inne nie mają ich wcale? W tym filmie trochę o algorytmie YouTube'a, jak on działa i jak dopasowuje filmy do widzów. Co trzeba zrobić, żeby rozwijać swój kanał na YouTubie? Zachęcam Was do obejrzenia filmu Dereka Millera, który stał się wiralem i zdobył ponad 45 milionów wyświetleń. Nagrał on film o tym, dlaczego wpuszcza się 96 milionów czarnych kulek do zbiornika wodnego. Derek wyjaśnia, aby film stał się wiralowy, muszą zajść dwie rzeczy. Film musi mieć długi czas oglądania przez widzów i wysoki współczynnik klikalności CTR. Na końcu filmu powiem Wam o rzeczach, które trzeba zrobić, aby film zdobywał więcej wyświetleń. Zacznijmy od podstawowych rzeczy, czyli słów kluczowych, CTR i zaangażowania widzów. Za pośrednictwem widowni, jej zaangażowania i informacji uzyskanych przez ich zachowania dobierane są treści. Widownia może zmienić swoje zainteresowania i stąd pojawiać się mogą wahania liczby wyświetleń, spadki lub wzrosty popularności pewnych filmów zgodnie z trendami. YouTube też sprawdza co jakiś czas, czy nie będziemy zainteresowani nowymi rzeczami, aby cały czas próbować dopasowywać lepiej treści do naszych oczekiwań i lepiej poznawać użytkowników. Wszystko jest po to, aby użytkownik platformy był jak najbardziej usatysfakcjonowany korzystaniem z niej i wracał do niej jak najczęściej. Pierwsza rzecz to słowa kluczowe, to tematy filmów, które można tworzyć. Aby w ogóle doszło do tego, że ktoś wejdzie na Wasz film, musicie zacząć od pojawienia się w wynikach wyszukiwania, czyli odpowiednio dobrać słowa kluczowe w tytule filmu, opisie, tagach i w samym filmie. Takich, które są wyszukiwane oczywiście. Wiadomo, że większość osób chciałaby być w wynikach wyszukiwania wysoko, na bardzo krótkie frazy, takie dwu- lub trzyczłonowe, które posiadają dużą liczbę wyszukań i generują bardzo dużo wyświetleń. Niestety, jeśli zaczyna się tworzyć kanał na YouTubie, nie ma się na tyle silnego autorytetu, aby się przebić. Konkurencyjne kanały mogą posiadać już ugruntowaną pozycję i będą bardziej preferowane przez algorytm w danej tematyce. Jest natomiast dużo niszowych słów kluczowych, zwanych także frazami długiego ogona, często słabo zagospodarowanych, ze słabszą konkurencją, które szczególnie na początku, kiedy rozwija się swój kanał na YouTubie, warto zagospodarować. Warto te niszowe frazy wypełnić swoimi filmami. Będą one pomagały zbierać wyświetlenia i rozwijać systematycznie autorytet w danym temacie. Idealnie, jeśli posiadają odpowiednio dużą liczbę wyszukiwań, ale są mało konkurencyjne. Gdzieś pomiędzy tymi dwoma czynnikami znajdują się najlepsze słowa kluczowe, w które warto publikować filmy. Na początku warto skupić się na tworzeniu filmów pod frazy z długiego ogona. Filmy powinny być jak najlepiej dopasowane do tego typu fraz. Jeżeli Wasz film pojawia się już na YouTubie, to kolejnym ważnym czynnikiem jest ilość kliknięć w miniaturkę i tytuł filmu, tak zwany współczynnik CTR, czyli ile razy wyświetlono Wasz film na całej platformie YouTube, a ile razy w niego kliknięto i odtworzono. Współczynnik dotyczy wszystkich wyświetleń filmu, zarówno w wynikach wyszukiwania, jak i w filmach polecanych, na stronie głównej czy na stronie odtwarzania. Jeżeli chcecie zobaczyć, jaki jest CTR dla konkretnego filmu, wejdźcie w panel YouTube Studio, następnie wybierając konkretny film, otwórzcie statystyki filmu. Wybierzcie z górnego paska zasięg i po prawej stronie znajduje się odwrócona piramida, w której możecie zobaczyć, ile razy YouTube pokazał Wasz film, jaki jest współczynnik klikalności i ile jest wyświetleń filmu po pokazaniu miniatury. Dwie rzeczy mają wpływ na CTR, miniaturka filmu i tytuł filmu. Jeżeli film ma niski CTR, warto zmienić miniaturkę i tytuł filmu na bardziej przykuwającą uwagę. Od atrakcyjności miniaturki i tego, jak będzie się wyróżniał tytuł w wynikach wyszukiwania, zależy ile razy ktoś kliknie i odtworzy film. Jest to podstawowe źródło informacji, jakie widz zobaczy, kiedy decyduje się na oglądanie czegokolwiek na YouTubie. Dlatego przykładowo, jeśli na 100 wyświetleń w wyszukiwarce tylko 2-3 osoby klikną w Wasz film, to jest to negatywny sygnał dla algorytmu, że nie jest on atrakcyjny lub jest źle dopasowany dla osób przeszukujących dany temat, więc YouTube przestanie promować Wasz film. Ostatnim, najważniejszym czynnikiem jest zachowanie widzów, gdy już wejdą i odtworzą film. I tutaj YouTube zbiera informacje, czy widz po kliknięciu w film rzeczywiście otrzymał to, co obiecywała mu miniaturka filmu i tytuł. Najważniejszymi informacjami, które algorytm bierze pod uwagę, są informacje o zachowaniu i zaangażowaniu widzów. Ile czasu ktoś oglądał film, czy film był przewijany,
kiedy go opuścił, czy przeszedł do innego filmu z waszego kanału, czy zasubskrybował wasz kanał, czy może dodał komentarz, czy później wrócił do waszego filmu. Bardzo ważnym sygnałem dla algorytmu YouTube'a jest czas oglądania, czyli kiedy widz kończy oglądanie filmu. Idealnie byłoby, gdyby widzowie jak na Netflixie wciągnęli się w sezon ulubionego serialu, gdyby komentowali, lajkowali i udostępniali. Wtedy byłby to bardzo pozytywny sygnał i informacja, że wasze filmy i kanał są wartościowe i warto je pokazywać coraz większej ilości widzów. Jednak w gorszym wypadku może być tak, że widzowie opuszczają film zaraz na początku. Wtedy jest to sygnał negatywny, oznaczający, że film jest albo źle dopasowany do kategorii, albo jest mało wartościowy. Dlatego po pewnym czasie będzie miał coraz niższe pozycje w wynikach wyszukiwania lub nie będzie wyświetlany na dane słowo kluczowe. Te wszystkie rzeczy można sprawdzić wchodząc w statystyki filmów. Dla algorytmu najistotniejsze jest, aby wyświetlane wyniki były tym, czego widz szuka. Aby treści sprawiały radość i angażowały widza, aby ten został na dłużej na platformie i oglądał więcej. To jest najważniejsze zadanie algorytmu, podążanie za stale zmieniającymi się trendami widzów i pokazywanie wyłącznie tych treści, które mogą ich zainteresować, które będą chcieli oglądać. Sam YouTube radzi, aby skupić się na tym, co najbardziej jest widoczne na platformie, czyli miniaturce, tytule i samym wideo. Dlatego, aby rozwijać swój kanał i poszerzać grono widzów, najlepiej skupić się na trzech rzeczach. Po pierwsze, robić dobre filmy, które dają wartość widzom. Po drugie, robić filmy na tematy, które są poszukiwane przez widzów, a niektóre według nas są dobre. I po trzecie, używać rzucających się w oczy miniaturek i chwytliwych tytułów, które zachęcają widza do oglądnięcia filmu. A teraz kliknij w film, który ci się pokazał i oglądnij go, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwijania swojego kanału na YouTube.